Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, kilka szybkich informacji. Informacja numer jeden. Wszystkie osoby, które się zarejestrowały na programie akademiagry.pl które miały wykupiony dostęp lub dostęp do żywotni do akademii, mają już przydzieloną, przydzielony dostęp do wyszukiwarki na półtora gola. Kilkadziesiąt osób nadal się nie zarejestrowało. Ja za chwilę do was wyślę maila z taką prośbą, żebyście to zrobili. Oczywiście, jeśli chcecie mieć do tej wyszukiwarki dostęp, ale mam nadzieję, że chcecie, no bo za to, żeście zapłacili. Słuchajcie, informacja numer dwa: szalony kupon z wczoraj, 2,39 na puchary, których nadal nie polecam grać za większe pieniądze, okazał się trafiony. Stówka, nawet 110 zł, zarobione. Mała rzecz, jak to mówią, a cieszy. Czasami zastanawiam się, słuchajcie, czy tam po drugiej stronie. To ludzie grają do tej samej bramki, bo ja naprawdę nie chcę, broń Boże, narzekać, ale czasami się tak kurczę zastanawiam, jak to jest, zamiast spinać po ślady i, i grać do jednej bramki i zarabiać pieniądze, to ja wrzucam kupon, no bo po prostu chciałem się, chciałem się z wami pochwalić takim szaleństwem małym. Z Robertem wytypowaliśmy te mecze. Na totalnym spontanie zajęło nam to pewnie może dwie minuty. I tak jak Wam mówiłem, żeśmy tak kminili, że po prostu te drużyny Liverpool, Roma, moje ulubione Rangers i Fenerbacze, to są zespoły, które raczej swoich spotkań nie przegrają. Raczej. To są puchary, więc jak wiecie, wczoraj też żeśmy rozmawiali z Robertem na temat Brighton. On mi mówił, że Brighton. Ja mówię, że to jest taka drużyna dosyć no, dla mnie dziwna, że to... No wie, no i obaj stwierdziliśmy, że faktycznie po takim kursie, jak zaproponował dziad, no nie ma sensu grać tego Brightona, bo jest duże ryzyko, że oni po prostu mogą ten puchar odpuścić, żeby nie powiedzieć olać. No i tak się bodajże stało, odpuścili ten puchar. Także słuchajcie, udało się, zarobiona stuwa i nagle pojawiają się komentarze. To nie wejdzie, tak się nie gra. Yy... To nie wejdzie, tam to nie wejdzie, tu ci przegrają. Powiem wam szczerze, że tak się zastanawiam. Mówię, kurczę, czy faktycznie ci politycy nas tak skłócili, tak zrobili z tym narodem, że słuchajcie, jak miałem tam lat, no nie wiem, te lata 90., -te jak były, tak? Słowo honoru, ostatnio słyszałem taką historię i to jest prawda. W latach 90. jak ktoś przed blokiem u nas na warszawskiej pradze, wymieniał. W samochodzie, na przykład oponę albo naprawiał ten samochód, to uwierzcie mi na słowa ci, co są z moich roczników, z mojego rocznika, gdzieś tam 80, 70 i tak dalej, no to wiedzą, że mówię prawdę. Jak ktoś wychodził z bloku i widział, że sąsiad naprawia samochód, to przeważnie dochodził do tego gościa i zadawał i zadawał pytania. Y Cześć, może coś ci pomóc, może jak potrzebujesz jakiejś pomocy. No generalnie naprawdę człowiek do człowieka był tak nastawiony przyjacielsko. W tej chwili, jak ktoś wymienia oponę pod blokiem, ja se nie żartuję. To sąsiad wychodzący z bloku patrzy bardzo złowrogo na tego człowieka i wiecie, co robi. Pierwsza jego myśl to zgłosić gościa do skarbówki. Po co? No bo kurczę, on ma taki samochód. Naprawdę, te czasy się tak, po... nie będę przeklinał, ale to się tak wszystko porąbało. Ktoś tam mi napisał maile, jakieś wypociny takie, jak ja to nazywam, że po co, po co ty grasz za takie stawki, za takie się nie gra, to się gra albo za tysiąc, albo się siedzi w domu. Ja tak sobie myślę, chłopie, czy tobie sufit na głowę dzisiaj nie spadł? Czy tam wczoraj? Stuwa, za darmo stuwa od dziada. I za każdym razem mój kumpel mówi, Robert, jeśli dla Ciebie stuwa to jest mało, to idź, wyjdź teraz z firmy, z domu, gdziekolwiek jesteś, idź na tak zwane miasto i spróbuj zarobić stuwę Ja sobie tak myślę, faktycznie, on ma rację. Stuwa to jest stuwa. I mało i dużo. Dla jednych bardzo dużo dla innych tych, którzy nie szanują kasy. Być może to jest zwykły papierek, nic nie warty. Ale wbrew pozorom 100 zł to jest dużo. I uwierzcie mi, że dziad zawsze zrobi wszystko, żebyście tej stówy nie wygrali, żebyście ją właśnie przegrali. A sami wiecie, grając u Bukmachera, że robią wszystko, żebyś nie wygrał. Jak udać się więcej wygrać, to robią wszystko, żebyś nie odebrał wygranej. Weryfikacje dodatkowe Miałeś już to, czy jeszcze nie? Czy na razie cały czas topisz kasę i, i myślisz sobie, i, i, i działasz w tej matni, takiej nie wiem, jak to nazwać, tych wszystkich mistrzów w cudzysłowiu, którzy mówią, tak jak wczoraj do Sem maila, za takie stawki się nie gra. Ktoś następny napisał, co to są za kursy. Ludzie kochani, czy wy naprawdę dajecie się cały czas robić w nogę pod tytułem? Nie gra się 1,15, nie gra się 1,40, nie gra się 1,20, bo to wszystko jest. I ja wam specjalnie to zdjęcie teraz wrzuciłem. I zagadka dla was. Pokażcie mi, gdzie na tym banknocie 100 zł, który dziad mi wypłacił, jest gdziekolwiek napisane, jaki ja grałem kurs. Nie dajcie się robić jak. Powinienem użyć słowa fujary, ale nie powiem tego. No nie dajcie się robić jak małe dzieci w piaskownicy i nie ulegajcie tym takim, nie wiem, jakimś bzdetnym, kompletnie głupim, mega głupim narracjom z różnych stron pod tytułem, nie no jak już grać, to tylko Rangers po 2,50, no bo widzi pan, weszło. No tak, po meczu to ja widzę, weszło. No. Ktoś tam mi napisał, po co pan się tak asekurował, przecież to wszystko weszło bez podpórek. Mógł pan wygrać ze 100 złotych tysiąc? No, mogłem wygrać. Tylko, że cała, cała sztuka polega na tym, że ja przed meczami nie znam wyników. Jakbym znał te wyniki, to uwierzcie mi, że ja bym tutaj grał po 100 tysięcy po każdy kupon. Naprawdę. Słowo honoru, 100 tysięcy każdy kupon. Codziennie bym po 10 kuponów grał. No ale ja nie znam przed meczem wyników, a wy znacie. Także słuchajcie. Nie dajcie się robić w trąbę. Co do tsunami, tak jak powiedziałem, to będzie brzydko bym musiał powiedzieć. Półtora gola to już będzie demolka. A tsunami, zobaczycie, tam będą dwie strategie gry. Jedna strategia, właśnie dla tych, co chcą trafiać duże kursy tak sobie w głowie na razie to ułożyłem a druga strategia, którą będzie wszystko będzie opisane to będzie strategia dla tych, którzy chcą zarabiać pieniądze. I nie podniecają się, że wygrają na kuponie 1000 zł, a tam grali kursy na przykład po 120, bo dla nich to nie ma znaczenia. Ważne, że wygrali parę tysięcy złotych, tak? Ale dla tych 5 złotówkowiczów i 10 dziesięciozłotówkowiczów przeważnie, bo to tacy ludzie piszą o tych kursach dużych, będzie poświęcone będzie poświęcone prawdopodobnie, prawdopodobnie jeszcze to muszę przemyśleć. Pewna strategia gry na takie właśnie duże kursy bo ten program trafia też duże kursy. Tylko pytanie teraz, czy my chcemy się bawić i trafiać duże kursy, nie wiem, 2 na 6, na 7, na czy my chcemy trafiać, puszczamy 10 kuponów, mamy 9 trafionych albo 10. Zdecydowanie wolę opcję numer 2, więc ja robię wszystko, żebyśmy zarabiali kasę, bo zarabianie kasy jest mistrzostwem świata i cieszy niesamowicie. I dzisiaj dla mnie ta stówka, znaczy dużo. Już Wam mogę powiedzieć, nie popisując się, w żaden sposób, ja tą stówkę dam jakiemuś bezdomnemu. Tylko nie jakiemuś tam pijakowi, który to wyda na jakieś tanie wina, tylko są u mnie w mieście ludzie, widzę, że oni chodzą trzeźwi, ale chodzą niestety po tak zwanych śmietnikach i, i, i wygrzepują te, te rzeczy. Więc ja taką stówę przeznaczam dla tą wygraną na pucharach przeznaczę dla jakiegoś człowieka. Niech sobie kupi Chleb, pasztet, wędlinę i. I dla mnie ta stuwa znaczy dużo, dlatego nie piście mi takich bzdetów, Bardzo was proszę, że jakiś tam Jasiu, Stasiu, Franek, gdzieś tam na jakimś forum obwieszonym banerami bukmacherów napisał, że trzeba grać tylko od 240 w górę, bo to jest bzdura. To jest kompletna bzdura. Więc tyle w temacie, słuchajcie. Tak jak mówię, już siadam puszczam maila. Ktoś jeszcze nie zarejestrował, niech to zrobi. Aha. Lecimy z tsunami. Pod koniec października, tak jak wam powiedziałem, będziecie mieli tsunami. Oczy będziecie przecierali ze zdziwienia. A już dzisiaj rozmawiałem z programistą, bo też mnie drażni jeden temat strasznie. Ludzie w 2000, w 2000 roku, czyli zobaczcie, jak dawno temu, niektórych was być może na świecie nie było, podniecili się takim tak zwanym takim słowem magicznym value. Zakład wartościowy. Value. I wszyscy tam, brzydko mówiąc, trzepali te Waliu. Temat Waliu, jak wejdziecie na pel czy na jakieś tam inne obstawiamy kom, czy nie pamiętam, co tam było, typosfera na pewno była, na której tam wygrywałem jakieś dziwne konkursy. Tam w... większość ludzi podniecała się Kelim. Nie absolutnie nie umniejszam. Tak, mega facet zarobiście, w ogóle geniusz, wszystko działa super. Ale to wiecie, ludzie się tak bardzo bardziej się wolą podniecać. Niż trzymać banknoty w ręku, wygrane. Więc najpierw ruszymy z tsunami, wygracie sobie trochę kasy, a później, ja już rozmawiałem z programistą, zrobimy taką, taką wyszukiwarkę do waliu i porównacie sobie dwie szkoły: moją i Valiu. I zobaczycie, dlaczego nieraz śmieję się z kogoś, kto mówi, że ma w przeciągu roku yield na poziomie 10%. I to już jest mega kosmiczny wynik. Mega. Tam ktoś, y, jakiś tam kolega, którego nikt nie zna, nie widział, ma podobno 20, ale to, to wiecie, no to tam go nikt nie widział. Ale on ma 20. Albo ludzie na jakichś forach, gdzie sobie stawiają wirtualne pieniądze, też mają po 20, a niektórzy mają po 30. yield Ale wiecie dlaczego? Bo oni nie grają za pieniądze. I to jest mega różnica. jakiejś tego nie łapałem. I myślałem sobie, jak to ci ludzie na tych forach osiągają takie wyniki. Przecież to jest aż nieprawdopodobne. Później, jak zacząłem rozmawiać z 1, 2, 3, 5, 20, to się okazało, że oni się bawią. Więc on sobie w meczu wymyślam teraz. Jakimś tam. Nie wiem, no grają sobie po prostu kursy 20, 30, 10, 6, 5. Jak się uda trafić, oni w dystansie, co dziwne, są na plusie. Ale uwaga, nie do zagrania za pieniądze. Nie do zagrania. Także nie dajcie się bardzo, was proszę nabierać. I ostatnia wiadomość optymistyczna. Jak ktoś wczoraj oglądał Legię, a jak ktoś postawił Legię, to już mu serdecznie gratuluję. Ja typowałem 1-0, ale, ale się okazuje, że chłopaki wygrali 3-2. I powiem Wam tyle. Panie selekcjonerze, probierz. My, kibice, marzymy, żeby nasza reprezentacja Polski grała tak jak wczoraj Legia Warszawa. Jak ktoś nie widział tego meczu, to puśćcie sobie gdzieś na YouTube jakieś skróty. Słuchajcie, oni grali fenomenalnie. Fenomenalnie. To po prostu był majstersztyk dla ocza. Akcje jeden na jeden, podania cisnęli do przodu. Oczywiście mogli przegrać, bo po drugiej stronie stało tak jak komentator mówił tam: tyle milionów, że głowa boli. A jak wszedł Matthew Kesz na boisko, nasz reprezentant ukochany, to szedł babol za babolem. Ja już byłem wtedy spokojny, że jednak Legia dowiezie i dowiozła. Brawo chłopaki z Legii. Mistrzostwo świata. Naprawdę dawno nie oglądałem tak fantastycznego meczu. Fantastyczny mecz. Rewelacja. Później obejrzałem Atalanta Raków, ale tylko 20 minut wytrzymałem i wyłączyłem, bo po prostu różnica klas była taka, że Przykro i smutno było na to patrzeć. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, Hejka!